Taki program już poza telewizją publiczną? Poza telewizją publiczną to z przyjemnością. Oczywiście, że tak, bo po pierwsze jestem gimnastyczką artystyczną i przez 15 lat byłam zawodniczką nie tylko artystyczną, ale też zawodniczką kadry narodowej, czyli reprezentantką Polski, więc na ruchu się znam idealnie, przede wszystkim na metodyce nauczania. Druga rzecz, no to co powiedziałam, ćwiczyłam z choreografem Wiktorem Harczenko, z Kozakiem z Naddonu, klasykę, no to więc wiadomo, jak są dobrzy choreografowie właśnie z tamtych regionów i to jest taka szkoła, zresztą Tomek Barański też się uczył właśnie u Wiktora Harczenki. Przeszliśmy tą samą szkołę. To jest niesamowite, to są podstawy baletu. Trzecia rzecz, no tańczyłam z Małgorzatą Potocką, gdzie przez jakieś 8 miesięcy u Małgorzaty Potockiej, żeby się 30 lat temu dostać było do tego baletu i tańczyć gdzieś na świecie, to naprawdę było wielkim wyczynem. Pamiętajmy, że w tym zespole brały udział no, jedne z najlepszych baletnic w Polsce, że to był zespół no, mega znany na świecie, na naszych występach, na moim występie wówczas był książę Hiszpanii, także ja dostawałam całą garderobę kwiatów, dziewczyny dostawały, no nie powiem, że ja potem jest tajemnica, brylanty w kwiatach, tak, także to były czasy i ja miałam przyjemność w tym balecie brać udział, no ale poznałam obecnego męża, który zabrał mnie, był ze mną nawet na kontrakcie właśnie w Casablance. Cały ten kontrakt ze mną spędził z sabatem, a potem zabrał mnie i już skończyłam tylko jako, znaczy zaczęłam pracować jako dziennikarka, znaczy wcześniej już pracowałam, ale kontynuować pracę dziennikarską i do tego baletu nie wróciłam, no bo już mnie nie chciał wypuścić na tak długo.